O Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, witam naszego gościa, pani poseł Lidia Burzyńska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam, panie redaktorze, witam, szanowny. 14. 14 emerytura staje się faktem, co niektórzy ekonomiści mówią, że ona nawet zakrawa już się na 15. emeryturę. I czy to nie jest nadmierna rozrzutność? Nie, ja, panie redaktorze, uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzając programy społecznościowe, w tym 500, czy Dobry Start, czy 13 emerytura, 14 teraz emerytura, która nie była jednorazową, tylko jest już wpisana na stałe, to jest pomoc, ponieważ tak jak w rodzinie odpowiedzialni są rodzice za to, aby ten dobrobyt był w rodzinie względem swoich dzieci, tak i państwo również powinno wspierać, ponieważ emerytury, w czasie COVID i wojny teraz na Ukrainie nikt nie, żaden rząd nie przewidział, że takie zdarzenia będą. Właśnie mądrość i dbałość o społeczeństwo, ale nie tylko wyjątkowych, wybranych grup, tylko wszystkich powoduje, że właśnie. Te, ta czternasta emerytura będzie wypłacana. Oczywiście ona będzie w tym roku jest ze względu na inflację, ze względu na sytuację ekonomiczną, e, jest zwiększona do 2200 netto. netto. Mhm. Oczywiście netto. Natomiast to nie jest tylko ta czternasta emerytura. Bo proszę zwrócić uwagę, na przestrzeni tych ośmiu lat, w które, e, przez które rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest tylko wirtualne obiecywanie, tylko realizacja. Bodajże 880 zł. Tyle wynosiła emerytura w 2015 roku. Teraz jest ponad 1500, czyli widzimy prawie 80% ona wzrosła. I to jest właśnie działanie na rzecz poprawy jakości. Odniosłem takie wrażenie kilkadziesiąt minut temu na tym miejscu, na którym pani w tej chwili siedzi, siedział poseł Arkadiusz Iwaniak. I tak do tej czternastki podchodził trochę z dystansem i taki troszkę rozgoryczony, jakby był, że doświadczenie będzie wypłacone przed wyborami. Nie można było tego świadczenia po wyborach wypłacić? ja myślę, ja myślę że, że poseł jak po prostu w ten sposób się wypowiadał zawsze, nie na rękę będzie, bo gdyby to wypłacił po, to by i tak znaleźli, znalazła opozycja, lewica jakieś inny. Nie, tak ale, powiem, ale lewica Kortasz. akurat w odróżnieniu od innych partii ma swój na przykład postulat dotyczący emerytury czy renty wdowiej. Ja, ja rozumiem, postulaty można, można mieć, natomiast trzeba patrzeć realnie, trzeba patrzeć całościowo na budżet, na państwo, na rozwój, na ekonomię, na, na działania społeczne. Więc tutaj e, ja jestem głęboko przekonana, e, nie tylko z racji tego, że jestem posłem prawa i sprawiedliwości, z czego jestem dumna, ale generalnie rzecz biorąc poprawiła się sytuacja i zaopiekowanie, jakkolwiek kto odbierze to słowo zaopiekowanie, właśnie rządy, Względem osób, które najbardziej. Bo 14 emerytura, panie redaktorze, dobrze wiemy, tak było i tak jest utrzymane, że ona jest do pewnego momentu, prawda, do 2900 zł. Ona jest wypłacana w tym przypadku od września 2200 potem jest złotówka za złotówkę, a powyżej chyba 5,5 tysiąca dopiero jej nie ma. Dlatego, że ktoś, kto ma uposażenie emerytalne wyższe, on jest w stanie sobie no, zapewnić to życie. I tutaj bym wymienionego przez pana redaktora posła no tak naprawdę skierowała na rozmowy z takimi przeciętnymi emerytami, z ludźmi. Ja mieszkam na terenie wsi i rozmawiam z tymi starszymi ludźmi zresztą. Ja mam mamę, która ma 93 lata skończone, jak oni podchodzą właśnie do tych dodatkowych świadczeń. Wcześniej muszę powiedzieć, że waloryzacja zresztą waloryzacja prawie 250 Złoty. To też o czym świadczy, że ta troska o tych seniorów jest zdecydowana nie przed wyborami, tylko ona jest od, właściwie od początków naszych rządów. Które z czterech pytań referendalnych jest Pani najbliższa? Proszę pana, właściwie to wszystkie są, bo one, one, jedno, one są, gdyby gdybym jedno chciała powiedzieć, no chyba podwyższenie wieku emerytalnego. I tutaj Dlaczego? wszystkie partie mówią, że nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego. <grym> Wie pan co, mogłabym wierzyć osobie, która nigdy mnie nie oszukała. To wtedy po prostu mogę wierzyć, że mówi prawdę. Natomiast przytaczając chociażby tutaj lidera Platformy Obywatelskiej, no przecież umówmy się, on powiedział, zresztą powtarzane są to teraz, bo co, kiedyś można było coś powiedzieć, i ewentualnie jeżeli ktoś nam zwrócił uwagę, przypomniał te słowa, mogliśmy powiedzieć: No, sorry, chyba cię pamięć zawiodła nie tak, ale teraz w dobie cyfryzacji to można odwinąć, że tak powiem, wypowiedzi. To pan Donald Tusk powiedział, że absolutnie nie pod... Podniesiemy wieku emerytalnego i cóż się stało? Zaraz po powiedział, zresztą wracając jeszcze do referendum, powiedział pan Tusk, że e, zwiększą, e, podwyższą wiek emerytalny, 67 lat, e, ale nie będzie pytał ludzi, bo wie, że ludzie będą niezadowoleni, czyli... Proszę powiedzieć, tutaj demokracja, oni, opozycja uważa się za demokrację, za opozycję demokratyczną. Ja naprawdę wielokrotnie i na wizji i tak w rozmowach mówię, obrażają około 10 milionów wyborców, którzy między innymi oddali głos na mnie, na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli co? Ci wyborcy nie w demokratyczny sposób brali udział w znaczy wyborach. Mamy i opozycję demokratyczną i rząd demokratyczny. Tak się dziwnie składa, że wszyscy państwo macie mandat z tych samych wyborów, notabene tego samego dnia tak. przeprowadzony. Tak. No tak Dokładnie. to wygląda, Taka tak jest prawda. No ale nie można... Nie, ale, ale skoro, skoro pani pan... mówi o tym, że ze środowiska wiejskiego pani pochodzi i na wsi mieszka, Agrounia miała tam kiedyś swoje struktury, czy nie? Nie. U mnie, proszę pana, ja mieszkam w powiecie Częstowskim, nie miał żadnej, żadnej struktury, nie słyszałam, żeby miała agrounia. Wie, pani, wie pan co, panie redaktorze? To, że agrounia idzie, a lider jej, powiedzmy już teraz, nie lider, bo społeczeństwo skupione w agrouni jednoznacznie wyparło się tego człowieka, że zdradził i, i mają pełne prawo do takiego określenia, to one, pani kluzik na w radio bodaje. Komercyjnym. komercyjnym mówiła, 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 że oni tak naprawdę, dlatego przyjęli e, Kołodziejczaka na listę, ponieważ oni nigdy nie mieli programu i nie mają e, programu dla polskiej wsi. Dlaczego? Dlatego, że jak oni rządzili, no to PZL był tym, tym, e, tą partią, która zarządzała. Ja, wie pan co, ja rozmawiam z rolnikami, zresztą e, tak jak przed rozmową e, tutaj na antenie rozmawialiśmy, e, e, Polska wieś już teraz jest inna. Polska wieś to nie jest za czasów mojej, mojego dzieciństwa, mojej młodości, gdzie było mnóstwo rolników 3-4 hektarowych, którzy utrzymywali się utrzymywali swoją rodzinę. Teraz to są, to są rolnicy, którzy mają kilkaset tysięcy, są oczywiście w mniejszych z mniejszymi jarałami, być, mo, być może na stronie wschodniej naszego państwa, ale wieś się zmieniła, więc ja nie widzę, żeby zresztą teraz dopiero wieś Polska odżywa. Odżywa w tym znaczeniu i to nie mówię z książek, ja nie mówię z artykułów gazet, ja nie mówię słuchając sceny nadorzenkowych przedstawicieli PZL-u, tylko jako mieszkaniec, że zmienia się polska wieś, odzyskuje panie redaktorze godność. Godność poprzez dostrzeganie między innymi rolników, infrastruktura, dostrzeganie ochotniczych straży. No, Ale jest będzie argument za argument, czy argument do kontrargumentu, czy też kontrargument do, do czego w ogóle do dyskusji. Przecież te inwestycje infrastrukturalne, które są robione, idą z pieniędzy samorządowych, nie z państwowych. Panie redaktorze, no to chyba e, mamy inne informacje. Samorząd musi złożyć wniosek, żeby była jasność i ja tu ciągle powtarzam, musi złożyć, ale fundusze z Polskiego Ładu, z inwestycji strategicznych, to są te pieniądze, to są pieniądze ze Sportowej Polskiej. Ja mogę coś powiedzieć na ten temat, chociażby jeżeli chodzi o edukację, bo akurat no, przez ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku pracowałam e, i w miejskiej szkole, ale większość swojej pracy zawodowej, wiejskiej szkole. I teraz naprawdę tyle, ile e, za poprzedników zlikwidowano, zlikwidowano, panie redaktorze, wie pan, ile szkół w polskiej wsi, gdzie PSL rządził, a mieni się jako partia chłopska i na wieś, ponad 2400 szkół. 2400 szkół. A musimy wiedzieć, że wieś i szkoła na wsi, to jest to centrum nie tylko edukacyjne, ale to jest centrum kulturalne. Dwa 1400, robiąc w odległości 10, 5, 6 kilometrów inne szkoły i zwożenie, i omamianie, że takie dziecko, które jest dowożone na godzinę 8 do 13 korzysta z zajęć po, pozalekcyjnych, to jest po prostu bzdura i nieprawda. A teraz mnóstwo pieniędzy. Szkoła się musi zmieniać. Mnóstwo pieniędzy na infrastrukturę sportową, i to tylko i z, eduka z Ministerstwa Edukacji, ale również i z Ministerstwa Sportu. To są. Laboratoria przyszłości, bo szkoła musi się zmieniać, musi zachęcić. To nie jest pokolenie, gdzie uczono z Falskiego, tak jak mnie, tylko teraz szkoła musi iść, musi iść do przodu. E, laboratoria przyszłości. Idźmy dalej, tablica falski, interaktywna. Falski, pani poseł, nie był taki zły. Nie, nie ale ma ja co nie mówię, Ale ja <noise> nie mówię, że był zły, bo ja jakoś zdobyłam wykształcenie, ale mówię, że kiedyś ta szkoła był nauczyciel, kreda, elementarz, no i człowiek cieszył się. No nie jeszcze była muzyka, bo ja od najmłodszych lat właśnie e, e, tato e, zapisał mnie i uczyłam się gry na akordonie, aż skończyłam w szkołę muzyczną. Ale rozumiem. No, ma jaka jest różnica między akordeonem a harmonią? A proszę pana, podstawowa harmonia. Akordowa... Ja myślę, dlatego w sposób żartobliwy chciałam panu odpowiedzieć. No to błyskawicznie, co się dzieje, że jeszcze pisnie opublikowało swoich listy do Sejmu. Panie redaktorze. I nie do Senatu czas. też nie ma. E, mamy czas. Do 6 września są. E, z, e, no tak, no wie być. pani, to konkurencja hmm. chyba. Ja nie wiem, czy wydajecie fory konkurencji. Czy konkurencja was po prostu ma zdystansować? Nie, ja myślę i ja wierzę. Ja nie tylko myślę, ja wierzę w mądrość właśnie Polaków, w mądrość wyborców i bez względu na to, jeżeli teraz happeningi się odbywają, jak to wszyscy dbają o polską wieś, jak to wszyscy nie, podnoszą, nie podniosą wieku emerytalnego, jak to wszyscy są za, za no, no, bogactwem naszej ojczyzny, jak to wszyscy są za ratowaniem nieprywatyzowania, nie jak to wszyscy teraz są za, za tym, że pozostają. Yy, yy, i kazali budować mur na granicy polsko-białoruskiej, Białoruski. co jest bzdura. Ostatnio w Sejmie zapytany pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej, nie wiem, czy pan słyszał, powiedział ten dziurawy płot, błaszczaka i wąsika, o czym my mówimy. Także myślę, że to, że nie ma jeszcze sprecyzowanych list dokładnie, kto będzie kandydował, z którego miejsca, wydaje mi się, że dla prawa i sprawiedliwości to akurat jest no, na drugim planie, ponieważ myśmy. E, jako posłowie, jako ludzie związani z prawem i sprawiedliwością, nie prowadzimy kampanii li i wyłącznie na użytek przed wyborami kolejnymi, tylko pracujemy i ja mówię sama za siebie również, pracujemy przez całą kadencję. No będzie pani miała miejsce na liście? Zobaczymy. No to raczej tak, czy raczej nie, jak pani sądzi. No proszę pan, e, chciałabym, a, jeżeli, a no, jeżeli, jeżeli nie, też będę musiała to uszanować. Lidia Burzyńska, posłuch Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani państwu, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Mamy wrota.